Świetnie. Dzień dobry, Marek Staszko. Znamy się już. Chcę Ci dzisiaj opowiedzieć o case study, o studium przypadku, ale o studium mojego przypadku. Opowiem Ci o kole zapasowym, ale chciałbym, żebyś potraktował ten filmik, króciutki, jako dodatkowe wyjaśnienie tego, o czym Ci już mówię, dlaczego uważam, że MLM jest dobrym biznesem i dlaczego Ty powinieneś o tym pomyśleć. I na dobrą sprawę, jeżeli pomyślisz, że to jest ciekawy biznes, a przynajmniej wart spróbowania, dlaczego powinieneś ze mną spróbować? Powód numer jeden jest taki, że zaczynasz w miejscu, w którym ja już byłem, z tymi wszystkimi niepewnościami. Bardzo dawno tam byłem, za chwileczkę Ci opowiem. Powód numer dwa jest taki, że ja w dalszym ciągu jestem zaangażowany w ten biznes. Powód numer trzy, że w moim życiu zawodowym wydarzyło się ostatnio bardzo dużo i prawdopodobnie podobne rzeczy wydarzają się u Ciebie, natomiast u mnie bardzo jaskrawie wydarzyło się to. Wyobraź sobie, jest 1992 rok, czyli bardzo dawno, bo mamy dzisiaj 2020 rok i mój bardzo serdeczny kumpel mówi mi, zróbmy jakiś biznes dodatkowo. Ja w tym momencie jestem posiadaczem gabinetu stomatologicznego. Mam mnóstwo pacjentów, są pieniądze, nie ma czasu i pamiętam rozmowy z moim kumplem, mówię, że ja nie potrzebuję pieniędzy, tak? A poza tym ja nie mam czasu. Ja jedyne, co mnie interesuje, to rozwijanie bardziej mojego gabinetu. I on na mnie popatrzył, uśmiechnął się i mówi, słuchaj, to może zróbmy co innego, to może zacznij, jeżeli nie masz czasu. Czy możesz w gabinecie zrobić tak, że będziesz pracować mniej, że połowę czasu będziesz pracować? Zamiast, to był czas w ciągu dnia, w który ja pracowałem, od godziny 10 rano, 11 rano, gdzieś do godziny 21, 22 z przerwą obiadową. Mówi, czy możesz pracować o połowę mniej, na przykład rano nie przychodzić, albo po południu nie przychodzić i zarabiać dokładnie tyle samo. Mówi, nie, nie ma takiej możliwości. A czy w takim razie w tym czasie, kiedy pracujesz, możesz dwa razy więcej zarabiać? Mówi, też nie ma takiej możliwości. A ile zarabiasz, kiedy nie ma Cię w gabinecie? No nic wtedy nie zarabiam. Jasne. I mówi mi, spróbuj potraktować to, co zaczniemy robić, jako koło zapasowe. Wiesz, na wszelki wypadek, gdybyś gdzieś chciał na przykład na urlop pojechać dłuższy miesiąc, dwa miesiące, kiedy gabinet nie będzie Ci płacić, to być może ten biznes będzie Ci płacić. I ja pamiętam, popatrzyłem sobie na to chłodnym okiem, pomyślałem, no jeżeli to ma być koło zapasowe, na dobrą sprawę, rodzaj ubezpieczenia finansowego, to dlaczego nie spróbować? Po prostu dlaczego nie spróbować? Nie miałem jakichś nie wiadomo jak wielkich oczekiwań. Po prostu spróbuję. Z kumplem? Dlaczego nie miałbym z kumplem spróbować? Skoro nie muszę zamykać gabinetu, skoro mogę to zrobić gabinet plus biznes sieciowy, to spróbuję to zrobić gabinet plus biznes sieciowy. Gdybyś Ty w tej chwili chciał zacząć zajmować się MLM-em, to zaczniesz to robić dokładnie tak jak ja kiedyś. Jako coś dodatkowego, ponieważ rzucanie podstawowego zajęcia w ogóle nie wchodzi w grę. Nie robimy tego. Robimy coś po godzinach. Ja pamiętam sztuki organizacyjne, które musiałem wymyślić w 92 roku. No bo posłuchaj, to były czasy nieinternetowe, pamiętaj, to były czasy bez telefonów komórkowych. I jeżeli ja pracowałem od godziny 10, 11 do godziny 22, to kiedy mam iść i się spotykać z ludźmi? I pierwsze, co wówczas zrobiłem, i to tutaj, ta ramka, to jest wykres tego, co się stało u mnie w stomatologii w połączeniu z biznesem sieciowym. Ja to, co zrobiłem, to sobie wziąłem, zorganizowałem codziennie. Czas wieczorem po prostu obciąłem o 2 godziny czas pracy w gabinecie. Zamiast urzędować do godziny 21, 22, urzędowałem do godziny 20, do 19.30 na przykład. A od 20 wieczorem spotykałem się ze znajomymi, którym tłumaczyłem biznes. Te 2 godziny to jest niewielka strata, aczkolwiek zastanawiałem się, pamiętam, nad jedną rzeczą. Wiesz, te 2 godziny to były realne pieniądze. Najlepsi pacjenci w stomatologii przychodzą wieczorem. To są ludzie, którzy mają własne firmy i dopiero jak pozamykają własne sklepy, własne biznesy, wieczorem mogą wpaść, tak? Albo wcześniej rano. Cała reszta, ta godzina, powiedzmy od 16 do 18 do 19, to są normalni ludzie. Po 20 przychodzili ludzie, którzy bardzo dobrze chcieli płacić. I ja pamiętam, myślałem sobie, dobrze, tutaj w tym momencie, jeżeli wycinam te 2 godziny, rezygnuję z nich, to rezygnuję z konkretnych pieniędzy, bo to było minimum 2, jeżeli nie 3 pacjentów i dało się to przeliczyć na pieniądze.
jakieś. W dodatku w ciągu dnia jakieś miałem taką filozofię, że pierwsze 2 godziny pracy pracowałem na czynsze, na podatki, na materiały, pozostałe godziny tej pracy szły do mnie do kieszeni, tak jakieś policzyłem, czyli w myśl tej filozofii tutaj pozbawiałem się dochodu i z jednej strony to było ryzykowne, z drugiej strony no dlaczego nie spróbować, tak? Zrobić czegoś dodatkowo. I to było dawno. 92 rok i wydarzyła się historia taka, że błyskawicznie, bo to już po miesiącu się zorientowałem z jednej rzeczy, że w MLM-ie nie ma szybkich pieniędzy, natomiast są stabilne pieniądze. W stomatologii są szybkie pieniądze, co nie znaczy, że są stabilne, że będą zawsze, bo różnie to może być. Są na pewno szybkie. Wszedł pacjent na fotel, zrobiłem mu coś, zapłacił. Wykonałem jedną protezę, jednego zęba mu usunąłem, bądź zaplombowałem jeden ubytek. Za jednego zęba jeden raz zapłacone i nie było takiej możliwości, że mu dzisiaj robię protezę, a on za tą samą protezę za miesiąc mi znów płaci i za miesiąc znów mi płaci, ponieważ tak to nie działa. Działa to bardzo prosto, to się liniowe nazywa. Jeden ząb, 100 czy 150 zł, nie ma znaczenia, jaka to wówczas była stawka, jeden ząb, jeden ząb. Tu się natomiast zorientowałem w MLM-ie, że kiedy buduje się sieć i kiedy my dostajemy premię z obrotu zbudowanej sieci, czyli jeżeli mam 2, 4, 5, 50 osobową grupę, która robi określone obroty i z tego przychodzi procent, to miesiąc później ja już tych ludzi nie muszę na nowo znajdować. Oni są. Ponieważ robią zakupy, no to zrobią je znów, bo mają produkty codziennego użytku i powtarzające się zakupy są. I ja miesiąc później, nawet jeżeli nie zrobię nic nowego w MLM-ie, to i tak pieniądze przyjdą. I one były najpierw małe, potem ciut większe, potem ciut większe, potem ciut większe, ale bardzo szybko dało się wzór pewien znaleźć. Ten wzór był za jeden raz wprowadzonego człowieka. Za jedną grupę zbudowaną premie mogą przychodzić plus nieskończoność. I ja podjąłem bardzo prostą decyzję. Zamiast, tak jak tutaj, 2 godzin, to w pewnym momencie, widzisz jak to się przesuwa, to jest czas pracy w MLM-ie, to jest czas pracy w gabinecie, a to po prostu miesiące lecą i lata lecą. I ja zacząłem rozumieć, że jeżeli tutaj zaczynam mieć doświadczenie, to mi jest dużo lepiej poświęcić więcej czasu na wzór, jedna raz wykonana praca plus nieskończoność pieniądze, niż cały czas być jeden raz, jeden raz. Więc później już 4 godziny, potem 5 godzin. Gdzieś był moment, kiedy pracowałem zamiast 10 godzin w gabinecie już tylko 5, a 5 godzin poświęcałem na MLM. Później wydarzyło się coś jeszcze ciekawszego, ponieważ naprawdę na MLM nie trzeba aż tak dużo czasu poświęcać, więc te 10 godzin zamieniło się być może na 8 godzin, być może na 7 godzin, czyli na przykład dochodziło do tego, że pracowałem 3 godziny w gabinecie i 3 godziny w biznesie, a resztę czasu miałem dla siebie. I tak to się rozwijało. Był moment, w którym pieniądze z biznesu sieciowego zrównały się z pieniędzmi z gabinetu, a gabinety dobrze zarabiają, to znaczy, że bardzo przyzwoite pieniądze przychodziły, to wielokrotności krajowe przychodziły. I zacząłem myśleć, no to po jakie licho mi ten gabinet ograniczać, ale jest jeszcze ciekawsza rzecz, do której w pewnym momencie doszło. Ja zacząłem to czuć, kiedy gdzieś zachorowałem, kiedy jechałem na urlopy i teraz mówię Ci dzisiaj, jest koniec kwietnia 2020 roku i wiesz dokładnie, jaka jest sytuacja. I ja pamiętam, teraz cofam się do 92 roku ze zgrozą, myślę sobie, co byłoby, gdybym nie zbudował koła zapasowego? Z czego ja bym teraz żył? Przecież my nic innego nie robimy ze znajomymi, dentystami, tylko dzwonimy do siebie i pytamy. Słuchaj, to jak my mamy tych pacjentów przyjmować? No jakieś fartuchy, jakieś kombinezony, przyłbice. A gdzie to można dostać? Nie ma tego. Filtry. Różne cuda. Czy pacjenci zapłacą? To jest drogie wszystko jak jasny gwint i to jest jednorazówka. Teraz to nie tylko dla mnie jest potrzebny sprzęt. Sprzęt jest dla lekarzy potrzebny, którzy pracują, dla pielęgniarek. Nie wiadomo, z czym pacjent do nas przyjdzie, więc jesteśmy troszeczkę spanikowani.
I popatrz, tak naprawdę nie wiadomo, co dalej będzie i kiedy to wszystko ruszy, w jaki sposób ruszy, jakie będą ceny, jakie będą obroty. Nic na razie nie wiadomo. Dobrze, że jest biznes sieciowy, który zbudowałem, który płaci cały czas. I ten case study mój, ten studium przypadku jest takie, że na początku mówiłem, jak świetnie jest mieć koło zapasowe. Jak zaczął się ten bałagan z kwarantanną, to te zachwianie w ekonomii, to pomyślałem sobie, świetnie. Koszty stałe są nie aż tak duże, bo jestem właścicielem wszystkich nieruchomości, w których zajmuję się stomatologią. Natomiast mam dochód dodatkowy. Super. Ale wiesz, to zaczęło trwać i trwać i trwać. I sytuacja w tym momencie, to jest ten przypadek, wygląda tak, że popatrz, to jestem ja. Z moim, to jestem dokładnie ten sam ja, który był w 92 roku, który żył tylko ze stomatologii. No starszy jestem, o prawie 30 lat, tak? Ale to jestem ten sam facet. To jest to samo miasto i ten sam kraj. Znaczy ten sam kraj i to samo miasto. I wiesz, co powiem ci? Po pierwsze, nie pamiętam ani jednego z pacjentów, których w 92 roku przyjmowałem. W 93, 5, w 2000, których przyjmowałem. Nie mam pojęcia, przyjmowałem jakichś pacjentów, żyłem z tego. Zarobiłem kupę pieniędzy. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie te pieniądze są. Nie mam nic z pacjentów, których przyjąłem w 2000 roku. Nie płacą mi dzisiaj za plomby pieniądze, które wówczas dostałem, wydałem, czyli z tamtej pracy nie mam nic. Wydane pieniądze? Wsio. Muszę kolejny raz zarabiać. No dobrze, gdybym chciał tylko ze stomatologii żyć. Popatrz, mam tą stomatologię tylko w Polsce i to są moi pacjenci już ci, których teraz ostatnio przyjmowaliśmy. I popatrz, widzisz, nie ma żadnego wpływu, ponieważ to jest wszystko zamknięte. Nie ma. Więc nie ma wpływów z pacjentów, których przyjmowałem 20 lat temu. Tak? Nie ma wpływu z pacjentów, których 5 lat temu przyjmowałem. Nie ma nowych pacjentów, więc nie ma żadnego wpływu. Dobrze, no są premie, które idą z biznesu. Okej, ale przyjrzyj się teraz na coś jeszcze. Nie ma tamtego, a w tym czasie, między 92 rokiem a 2020, tworzyłem rynek. Rejestrowałem ludzi. I nie pamiętam pacjentów z 92 roku. Pamiętam każdego lidera, którego wprowadziłem w 92 roku do biznesu, ponieważ to było kilka osób, potem kilkanaście i oni do dzisiaj ze mną są, ci, którzy zaczęli coś robić. I ich pamiętam. Powiem ci więcej, ponieważ to działa według wzoru raz wprowadzony człowiek, daje ci premię za każde zakupy, które zrobi, to ci ludzie od 92 roku rozwijają swoje biznesy, robią cały czas zakupy, pojawia się z tego procent i wiesz co? I tutaj to jest ktoś, kto w 92, w 93, w 2000, w 2001, w którymś tam wprowadzony był, jakieś grupy powstały. One są nie tylko w Polsce, one są rozrzucone po Europie. Bardzo dużo jest tego w Rosji, bardzo dużo tych grup jest na Ukrainie. Oczywiście absolutna większość w Polsce, ale również w innych krajach. I to cały czas płaci pieniądze. I to bardzo przyzwoite pieniądze. To jest to, co w pewnym momencie odkryłem. Bardzo mi się to podobało, ale ja wtedy nie odkryłem jednej rzeczy, że będzie taki bałagan, który się wydarza, związany z koronawirusem. Gdzie nagle pozbawią nas wszystkiego. No po prostu leżą plomby, leżą znieczulenia, leży mnóstwo preparatów do medycyny estetycznej. No i co? To ma określone terminy ważności, nie ma żadnego wpływu, a tutaj jest ciągle wpływ i ciągle wpływ i ciągle wpływ 2020 rok. I wiesz co odkryłem? Że to nie jest żadne koło zapasowe. To jest koło ratunkowe. W moim przypadku to jest koło ratunkowe. Dlatego mówię ci, przyjrzyj się temu bardzo uważnie. Nie ma znaczenia, w jakim tempie to będziesz budować. I zastanów się, czy jesteś w stanie podjąć ryzyko siedzenia tylko na jednym źródle dochodu, zdając sobie sprawę, że jedno źródło dochodu może w każdym momencie zniknąć. Z najprzeróżniejszych przyczyn. Albo choroba, albo jakieś regulacje rządowe. Pierwsza historia. Druga, zastanów się, czy ty na pewno chcesz podejmować ryzyko budowania swojej niezależności finansowej, operując tylko na terenie jednego kraju. Jakakolwiek zmiana przepisów.
jakiekolwiek zachwiania ekonomiczne w tym kraju, nagle stawiają cię zmiana podatków, zmiana przepisów z ZUS-em związanych. No różne cuda. To, co ostatnio działo się, podwyżka pensji dla pracowników nie konsultowana z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy muszą to wyjąć z kieszeni i zapłacić, rozumiesz? Na czym polega nieszczęście? Że jeżeli pracujesz i masz dochód tylko z jednego kraju, z jednego rodzaju biznesu, to można nagle wylądować tak, że nie możesz, jeżeli to jest czas na twój biznes, że nie możesz się zajmować twoim biznesem nie dlatego, że jesteś leniwy, tylko że po prostu takie warunki są i automatycznie nie masz pieniędzy. I przepraszam, że mówię do ciebie tak bezpośrednio, ale mówię, co czuję i mówię, co się dzieje w mojej rodzinie. Co wydarzyło się? Wydarzyło się to, że biznes, który my traktowaliśmy jako koło zapasowe i jako coś dodatkowego, w tej chwili jest kołem ratunkowym, ponieważ cały czas płaci i to bardzo przyzwoicie płaci, tak? Świetnie. I teraz ja dochodzę do wniosku jednego, że moim zadaniem jest rozbudowywać to, nowych ludzi do zespołu, zapraszać i pokazywać ludziom, na czym tak naprawdę stoimy i pokazywać mój własny przypadek i przypadek mnóstwa, dziesiątków moich liderów, którzy w tej chwili przeze mnie lata temu wprowadzeni do grupy mają ustawione życie. Wszystko jest całkowicie normalnie. Są pieniądze, jest spokój, jest bezpieczeństwo, no jest problem oczywiście ze zdrowiem, ale dotyczy wszystkich, natomiast nie ma stresu finansowego. Więc dzisiaj chciałem ci opowiedzieć o kole zapasowym, które może być również kołem ratunkowym. Pogadajmy na ten temat. Cieszę się, że obejrzałeś filmik. Zadzwoń, albo ja do ciebie zadzwonię. Porozmawiajmy, przejdźmy przez to razem. Pozdrawiam cię. Wszystkiego najlepszego. Pa!